W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Dzień dobry, przed mikrofonem Jacek Kloc. Tematem dzisiejszej audycji o zdrowiu jest zdrowie naszych uszu. O tym wszystkim porozmawiamy z audiologiem. Zapraszam. W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie. A moimi Państwa gościem jest Dorota Schuber, audiolog i foniatra. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowę o zdrowiu naszych uszu chciałbym zacząć od infekcji. Jak często zdarzają się nam infekcje uszu? Infekcje uszu zdarzają się bardzo często, ale w wieku dziecięcym. Natomiast w wieku dorosłym rzadziej chorujemy na zapalenie uszu. Chyba, że jest to zapalenie przewlekłe, które początek miał właśnie we wczesnym dzieciństwie. A z czego to wynika, że dzieci są bardziej podatne na tego typu zapalenia? Dlatego, że mają jeszcze niewykształcony układ odpornościowy. Przebywają w dużych grupach, na przykład w żłobkach, w przedszkolach i zakażają po prostu jedne drugie. Może nie samym zapaleniem ucha, ale katarem czy infekcją dróg oddechowych i po prostu częściej chorują. A skąd się biorą takie infekcje? Mamy teraz takie skojarzenia wakacyjne, choć wakacje się już kończą. Na przykład związane z jakimiś akwenami, gdzie spędzamy czas pływając i tam brudna niejednokrotnie woda wlewa nam się do uszu. Czy jest możliwe nabawienie się infekcji taką drogą, a może są jeszcze jakieś inne źródła? Zdecydowanie przez kąpiel w niezbyt czystych zbiornikach wodnych możemy się nabawić zapalenia uszu. Często jest tak, że mija dzień, dwa po kąpieli w takim akwenie i trafiamy do laryngologa z bólem ucha. Jest to wtedy zapalenie ucha zewnętrznego, dlatego że woda się wlewa do przewodu słuchowego i tam powoduje stan zapalny skóry, który jest często bolesny. Towarzyszyć mu może wyciek z ucha, ból również przy otwieraniu ust, nagryzaniu, dotyku tego ucha. Może nie jest to poważna bardzo w skutkach choroba, ale bardzo bolesna. No właśnie, infekcje uszu, jakiekolwiek by nie były, są bardzo bolesne. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że na przykład w zapaleniu ucha zewnętrznego dochodzi do obrzęku skóry, która no, tam nie ma za bardzo, tak jak na ręce, na przykład jakiejś tkanki podskórnej, żeby ten obrzęk miał się gdzie tak jakby rozprzestrzenić. Zawęża się ten przewód słuchowy i to powoduje ból. Natomiast jeżeli jest infekcja ucha środkowego, zbiera się płyn zapalny w jamie bębenkowej i on napina tą błonę bębenkową i to też powoduje ból uszu. Zależy, czy mamy do czynienia z zapaleniem ucha zewnętrznego, wtedy boli bardziej właśnie ta obrzęknięta skóra, natomiast w zapaleniu ucha środkowego boli napięta błona bębenkowa. Często, jeżeli jest zapalenie ucha środkowego i dojdzie do perforacji, czyli do pęknięcia tej błony bębenkowej, wtedy ból mija. Zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie ucha środkowego. To jest ważne rozróżnienie, jeśli chodzi o te infekcje uszu. Tak, dlatego że przyczyna zapalenia ucha środkowego jest zupełnie inna niż zapalenia ucha zewnętrznego. Dlatego że zapalenie ucha zewnętrznego to poza kąpielą w niezbyt czystym akwenie, to może być na przykład nadmierne czyszczenie uszu patyczkami, które powodują mikrourazy skóry, a to ułatwia dostęp bakteriom. Mówi się o tym, że przewiało nas i dlatego nas uszy bolą. Jeżeli nas przewiało, to bardziej może być taka neuralgia, że oglądając ucho, laryngolog nie widzi zmian, a my odczuwamy ból. To tak też może być. Natomiast zapalenie ucha środkowego bierze się od strony nosa i trąbki słuchowej, czyli wszystkie infekcje związane z nosem, zatokami, bądź powikłanie jakiegoś alergicznego, nasilonego nieżytu nosa też może prowadzić do zapalenia. O zapaleniu ucha środkowego jeszcze porozmawiamy, o przyczynach tego zapalenia w kolejnej części audycji, może w tej ostatniej. Teraz chciałbym zapytać o to, do czego takie infekcje uszu mogą doprowadzić? Infekcja ucha środkowego, która jest krótko leczona, bądź w niewłaściwy sposób leczona, albo po prostu ma taki burzliwy przebieg, może powodować na przykład pęknięcie i perforację błony bębenkowej. Może powodować do ustąpienia takiego ostrego stanu, któremu towarzyszy ból ucha, ale potem zostaje taki płyn jakby powysiękowy w jamie bębenkowej, który przechodzi, może być niezauważalny, dlatego że ten wysięk już nie boli, ale może powodować
powodować niedosłuch. Szczególnie jest to ważne u dzieci. Natomiast u osób dorosłych źle leczone w dzieciństwie nawracające zapalenie ucha albo właśnie perforacja, której nie zarosła się samoistnie, może prowadzić do zniszczenia elementów ucha środkowego. Kosteczek, może powstać perlak, to jest taka choroba, która niszczy kosteczki, może niszczyć ściany jamy bębenkowej, także to już prowadzi do poważnych powikłań. Powikłania są dość poważne, jak Państwo mogli słyszeć. W kolejnych częściach audycji będziemy starali się opowiedzieć o tym, jak takich powikłań uniknąć poprzez zastosowanie dobrego leczenia. Do usłyszenia już za chwilę. W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie. W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Jacek Kloc, wracamy z audycją W drodze do zdrowia. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o infekcjach ucha, a moim i Państwa gościem jest Dorota Schuber, audiolog i foniatra. Teraz chciałbym porozmawiać o zapaleniu ucha zewnętrznego. Rozróżniliśmy w pierwszej części audycji, że mamy zapalenie ucha zewnętrznego i zapalenie ucha środkowego. Zajmiemy się tym pierwszym teraz. Co nas atakuje przy tej infekcji? Czy to są bakterie, czy wirusy, czy może jedno i drugie? Zapalenie ucha zewnętrznego jest najczęściej pochodzenia bakteryjnego, bądź grzybiczego, bądź mieszana taka infekcja bakteryjno-grzybicza. Leczyć to należy u laryngologa, dlatego że bardzo ważne jest oczyszczenie uszu. Dlatego że samo stosowanie kropli, które na przykład nam poleci ktoś, jakiś farmaceuta w aptece, bez oczyszczania ucha nie powoduje wyleczenia. Czyli systematyczne oczyszczanie ucha, stosowanie leków. Trzeba pamiętać, że takie zapalenie należy wyleczyć do końca, dlatego że jeżeli będziemy tylko myśleć, że jeżeli już nas nie boli, to ucho jest wyleczone, to będzie to nawracać. Dlatego ważne jest, żeby jednak każde zapalenie doprowadzić tak jakby do końca i skontrolować, czy to zostało ostatecznie wyleczone. Jakie elementy ucha atakuje zapalenie ucha zewnętrznego? Bo to nie jest chyba sama małżowina. Nie, małżowina wręcz rzadko jest chora. Owszem, zdarza się, że stan zapalny dotyczy również małżowiny usznej, ale najczęściej jest to zapalenie przewodu słuchowego, które jest bolesne, towarzyszy mu wyciek. Może być upośledzenie słuchu, ale związane z tym, że po prostu przewód jest obrzęknięty i nie... Fizycznie się zaciska. Tak. Czasami dochodzi wręcz do tak dużego obrzęku i bólu ucha zewnętrznego, że nie jesteśmy w stanie ocenić błony bębenkowej. Dopiero w trakcie ustępowania tego zapalenia ta błona się robi widoczna i wtedy też słuch wraca do normy. Załóżmy, że zauważamy u siebie objawy, o których pani powiedziała. Co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności? Należałoby wziąć lek przeciwbólowy, ale nie zwlekać z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, żeby dostać skierowanie do laryngologa i następnie leczyć się u laryngologa. Czy zapalenie ucha zewnętrznego może na przykład prowadzić do zapalenia ucha środkowego? Czy jest takie zagrożenie? Tak, czasami stan zapalny z przewodu słuchowego przechodzi na błonę bębenkową, ale już raczej ta błona bębenkowa stanowi taką barierę, jeżeli jest to niepowikłane jakoś bardzo zapalenie ucha zewnętrznego. Czyli nie idzie dalej? Raczej nie. A jak zapobiegać zapaleniu ucha zewnętrznego? Rozmawialiśmy już o tym, że żeby uważać przy jakichś kąpielach w brudnych akwenach, gdzie woda pozostawia, czystość wody pozostawia wiele do życzenia. Co jeszcze możemy zrobić? Czasami zalecamy stosowanie takich preparatów na bazie oliwy z oliwek albo takich troszkę natłuszczających, które stanowią naturalną barierę przed wodą, która może być niezbyt czysta. Także przed wejściem do jakiegoś basenu, akwenu, jeżeli kiedykolwiek mieliśmy zapalenie ucha i boimy się, żeby się to nam nie powtórzyło, albo w ogóle jako profilaktyka możemy po prostu natłuścić tak jakby ten przewód, żeby ta woda nie zalegała w uchu i nie dochodziło do zakażeń. A drugie to po prostu nie czyśćmy patyczkami, żeby nie dochodziło do mikrourazów skóry i tego ucha zewnętrznego, bo wtedy bakterie czy też grzyby mają łatwiejszy dostęp do głębszych warstw skóry i powoduje zapalenie.
zapaleń. Czyli nieumiejętne czyszczenie patyczkami jest zagrożeniem, czy czyszczenie w ogóle? Laryngolodzy generalnie są przeciwni czyszczeniu patyczkami ucha. Te patyczki służą do czyszczenia małżowiny usznej z tych różnych zakamarków, natomiast do oczyszczania ucha w środku przewodu raczej polecamy naszym pacjentom płyny, które rozpuszczają woskowinę, albo jeżeli ktoś ma taką tendencję, że mu się ta woskowina zbiera nadmiernie, to po prostu wizyty u laryngologa od czasu do czasu, który pod kontrolą wzroku oczyszcza te uszy, a nie tak na oślep. Tak, zamkniętymi oczami. Jakie mogą być takie poważne konsekwencje zapalenia ucha zewnętrznego? Wiemy, że nie doprowadzi na pewno do zapalenia ucha środkowego, ale co może nam grozić, jeśli sobie zaniedbamy to? No jest to nawracający ból, wyciek, może to stanowić też źródło zakażenia, no tam się namnażają bakterie czy grzyby i może ta infekcja, jeżeli ktoś ma zaburzoną odporność, no może się rozprzestrzeniać na małżowinę czy na tkanki sąsiednie. Ale w leczeniu nie jest to chyba najtrudniejsze. Wymaga to, tak jak mówiłam, systematycznych kontroli i doprowadzenia tak jakby leczenia do końca. Wtedy jest sprawa załatwiona. I tym akcentem kończymy drugą część audycji W drodze do zdrowia. Wracamy po krótkiej przerwie. W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie. W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Jacek Kloc, trwa audycja W drodze do zdrowia. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o infekcjach uszu. W tej części będziemy rozmawiać o zapaleniu ucha środkowego, a moim i Państwa gościem i dzisiejszym specjalistą jest Dorota Schuber, audiolog i foniatra. Od razu zaczynamy z tematem zapalenia ucha środkowego. Co atakuje nas przy zapaleniu ucha środkowego? Czy to są te same przyczyny jak przy uchu zewnętrznym, czy to jest w ogóle zupełnie innego rodzaju schorzenie? No tak naprawdę jest to zupełnie inne schorzenie, dlatego że droga zakażenia jest od strony nosa albo nosowej części gardła, dróg oddechowych. Jest to zapalenie odtrąbkowe, czyli to, że się nam naleje wody do ucha. To, że się nam naleje woda do ucha, może spowodować zapalenie ucha zewnętrznego, ale nie środkowego. Czyli zapalenie ucha środkowego najczęściej jest spowodowane przez katar czy infekcje dróg oddechowych. Najczęściej jest to pochodzenie wirusowe, dopiero później dochodzi do nadkażenia bakteryjnego. Też jest to zakażenie bardzo bolesne, dlatego że dochodzi do gromadzenia wysięków w jamie bębenkowej. Ten wysięk rozpiera błonę bębenkową, a napięcie błony bębenkowej jest bardzo bolesne. Czy można powiedzieć, że to jest taka choroba towarzysząca innym chorobom? Tak, może być to choroba towarzysząca na przykład alergii, no zwykłemu nieżytowi nosa czy też gardła. Może być u dzieci często współistnieje z przerostem migdałka gardłowego, który śledza drożność trąbki słuchowej. Jak sobie poradzić z tym schorzeniem? Co zrobić, jeśli rozpoznamy u siebie objawy, o których pani mówiła? Należy się udać do lekarza pierwszego kontaktu, gdyż lekarz pierwszego kontaktu z powodzeniem może po zebraniu wywiadu i ocenie otoskopowej zalecić nam leki. Najczęściej stosuje się antybiotyki, leki udrażniające nos, trąbkę słuchową, czyli krople do nosa, bądź na przykład wapno, czy jakieś tam inne leki obkurczające trąbkę słuchową. I często taki stan zapalny mija, lekarz rodzinny może ocenić, czy jest to ucho już wyleczone, czy nie. Jeżeli ma jakieś wątpliwości, wtedy może kierować do laryngologa, czy jeżeli stan zapalny uszu nawraca, no to wtedy jest zalecane leczenie specjalistyczne. Natomiast pierwsze takie zachorowanie, zwykłe takie pokatarowe, nazwijmy, zapalenie ucha środkowego z powodzeniem może leczyć lekarz rodzinny. No właśnie, a co jeśli nawraca, jeśli to zapalenie ucha środkowego jest przewlekłe, bo to też się zdarza. Jak wtedy przebiega leczenie? To znaczy, jeżeli nawraca, to musimy sprawdzić u dzieci, no bo najczęściej zapalenie ucha środkowego nawraca u dzieci. Musimy sprawdzić właśnie stan nosowej części gardła, czy nie ma przerostu migdałka. Zastanawiamy się, czy nie towarzyszy temu alergia, bądź jakieś zaburzenia odporności. Natomiast u dorosłych rzadziej zapalenia nawracają. Jeżeli nawracają, musimy skontrolować też, czy nie ma krzywej przegrody, czy nie mamy chorych zatok obocznych nosa. No i wtedy to już jest diagnostyka u laryngologa.
Jak zapobiegać zapaleniu ucha środkowego? Czy są jakieś możliwości, żeby zapewnić sobie immunitet na tą chorobę? Należałoby ustalić przyczynę. Jeżeli jest to tylko zwykłe pokatarowe, no to należy ograniczyć infekcję. No jeżeli zaczyna się jakiś taki większy katar, no to po prostu nie dopuszczać do rozwoju choroby. Natomiast jeżeli to nawraca i przyczyną jest na przykład przerośnięty migdał, no to albo leczenie farmakologiczne, albo operacyjne usunięcie przerośniętego migdałka gardłowego u dzieci. I tym akcentem, drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Moim i Państwa gościem była pani Dorota Schuber, audiolog i foniatra. Bardzo dziękuję za pani czas i za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. W drodze do zdrowia. Nie wiesz, gdzie się leczyć, jakie kupić leki, do jakiego lekarza się udać? Choroba sprawia, że zwalniasz? W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. Pamiętaj, pacjent ma swoje prawa. W drodze do zdrowia pomagamy na zdrowotnym zakręcie.